programie. Za chwilę całość wywiadu z Jürgenem Rothem, autorem książki Tajne akta S, książki, o której głośno w Polsce od jakiegoś czasu i książki, która od mniej więcej 2 tygodni jest dostępna na polskim rynku wydawniczym. Kilka dni temu rozmawiałem z autorem w studio telewizji Republika. Skończyła się kampania wyborcza. Bieżące wydarzenia dają nam chwilę oddechu, w związku z czym jest czas na refleksję. Być może pierwsze politologiczne podsumowanie tego, czym jest system Platformy Obywatelskiej po 10 kwietnia 2010 roku, bo o tym w gruncie rzeczy jest książka Jürgena Rotha. Wśród informacji z tej książki znanych polskim czytelnikom znajdują się również informacje nieznane, o których mówiliśmy wielokrotnie, odkąd książka pojawiła się na niemieckim rynku. Między innymi raport BND dotyczący zamachu w Smoleńsku i wiedzy, jaką na ten temat posiadają niemieckie służby. To za chwilę. O godzinie 18.40 polityczne podsumowanie dnia. W nim Agaton Koziński, Polska The Times, Piotr Pałka, rebelia.pl. O 19.05 Michał Kania i blogosferę przeglądać będziemy razem z nim. Dziś program wydaje Krzysztof Kosakowski, więc gdzieś tam w tle tej blogosfery będzie obecny. Trwa sonda telewizji Republika. Rozpoczynamy ją w tej chwili. W związku z informacją, która obiega dziś świat internetowy, policja ścigać będzie tych, którzy pisali o Budyniu i Bigosie. Czy policja powinna ścigać za łamanie ciszy wyborczej w internecie? Jeśli uważacie Państwo, że tak, to prosimy o SMS o treści 1 pod numer 72075. Jeśli uważacie Państwo, że nie, to prosimy o SMS o treści 2 pod ten sam numer. Czy policja powinna ścigać za łamanie ciszy wyborczej w internecie? To jest pytanie do Państwa. Przez cały program można wysyłać SMS-y. Cóż, zaczynamy. Telewizja Republika, wolne głosy, Jürgen Roth. Zapisana rozmowa, którą odtwarzamy teraz. Telewizja Republika. Rozmawialiśmy przez komunikator Skype chwilę przed premierą niemiecką. Rozmawiamy w studio telewizji Republika. W wolnych głosach Jürgen Roth, autor książki Tajne akta S. Welcome to Poland, Mr. Witamy w Polsce, panie Roth. Dziękuję bardzo. The biggest news from this book was największym newsem z tej książki była informacja o raporcie BND. BND report was, ale ten raport BND, tak jak pan zapowiadał, został zaprzeczony. BND zaprzeczyła istnieniu tego raportu, tak jak pan to przewidział. Ale z drugiej strony otrzymaliśmy informację, że zanim pan tu przyjechał, BND zaoferował panu kamizelkę kuloodporną, zanim przyjedzie pan do Polski. Jak pan to rozumie? Wierzę, że jest duża różnica pomiędzy tym, co wysoki poziom BND mówi o takich sprawach, musząc zaprzeczać takiemu raportowi od bardzo ważnego źródła, które istnieje. Z drugiej strony poziom średni operatorów tej służby, który osiągnął duży sukces, uzyskując te informacje wywiadowcze. Myślę, że to bardzo ważne, kim są główne źródła w raporcie BND. Agent BND miał kontakt z dwoma źródłami. Jeden to jest wysoki polski urzędnik rządowy, a drugi to generał FSB ze swoimi współpracownikami w Rosji. Nie znają się nawzajem, nic o sobie nie wiedzą. Jeden nie wie nic o drugim. To są dwa różne źródła, bardzo wiarygodne źródła. Więc nie jest możliwe zaprzeczenie, że ten raport od tego funkcjonariusza BND istnieje. Jest możliwe, że na wysokim poziomie dyrektorów BND nic o tym nie wiedzą, ale ja nie wierzę w to, że oni nic o tym nie wiedzą. I wiem, że to nie jest prawda. Ale nie mamy dowodu na to, że dyrektorzy, szefowie BND wiedzieli lub nie wiedzieli o tym raporcie. Ścieżka, którą pan pokazał w swojej książce, zamówienie, które przyszło od polskiego polityka do rosyjskiego generała, zamówienie zabójstwa prezydenta, to jest tak przerażające, że nawet trudno w to uwierzyć, że polski polityk
mógł prosić o coś takiego rosyjskiego generała. Co pan o tym myśli po napisaniu tej książki? Myślę, że wszystko jest możliwe, zwłaszcza w sytuacji, kiedy to się wydarzyło, w latach 2008-2009-2010. W tym czasie były bardzo dobre relacje pomiędzy polskim rządem a rosyjskim rządem. Jest bardzo wiele dowodów na koordynację działań pomiędzy służbami specjalnymi w tym czasie. Rosyjskie służby specjalne działają do teraz w Polsce, w Niemczech również, inne służby specjalne również. Więc nie jestem na poziomie, że to nie jest możliwe. Dlaczego to nie może być niemożliwe? Dlatego właśnie jedną z głównych części tej książki jest to, co jest w drugim tle, sposób, w jaki Władimir Putin w przeszłości kłamie. Teraz wszyscy wiedzą, że kłamie, że używa kamuflażu. Zastanawiam się, czy wszyscy faktycznie o tym wiedzą. Kilka dni temu byłem w Danii, rozmawiając w Narodowym Radio w Danii z dziennikarzem, który jest dobrze zorientowany w sprawach międzynarodowych, ale dla nich na przykład sprawy o zestrzeleniu samolotu MH17, o którym pan dużo pisze, informacje o sposobie, w jaki Władimir Putin kłamał o sprawie Litwinienki, o sprawie zamachów na budynki, które rozpoczęły czeczeńską wojnę, to jest zagadka. Dlaczego tak jest? Pan pisze o Putinie i o tych sprawach od długiego czasu, ale to ciągle nie jest popularna wiedza na Zachodzie. Z jednej strony to jest wiadome, częściowo relacje kryminalne i związki kryminalne Władimira Putina z prawdziwymi organizacjami mafijnymi na najwyższym poziomie. Kiedy te budynki zostały zbombardowane, zostali oskarżeni Czeczeni, ale wszyscy wiedzą, że zrobił to Władimir Putin i FSB było za tym wówczas, a ludzie, którzy próbowali dowiedzieć się o tej sprawie, ginęli. To jest świetnie znane. To działo się w czasie wojny czeczeńskiej. To jest również świetnie znane, że w wypadku Malaysian Airways cały czas Władimir Putin kłamał. Ta fantastyczna historia o tym, że myśliwiec ukraiński miał zestrzelić samolot MH17. Wszyscy wiedzą, że to kłamstwo, bo system Bóg zestrzelił ten samolot. On zaprzecza, że okupuje Krym. Miesiące później mówi, no tak, faktycznie są tam nasi żołnierze. To samo dzieje się w Doniecku. Jeśli spogląda się na ostatni raport Niemcowa, nikt nie wie, kto naprawdę wydał bezpośredni rozkaz, żeby go zabić, ale wszyscy teraz wiedzą, że Rosja prowadzi bezpośrednią interwencję na wschodzie Ukrainy. Jeśli to się dzieje, wszyscy muszą wiedzieć, co się wydarzyło w Smoleńsku. Dlaczego ta polityka kłamstw i kamuflażu i manipulacji trwa? I to jest powód, dla którego dużą część napisałem o Smoleńsku, ale również o polityce Putina względem krajów zachodnich. To nie jest książka tylko i wyłącznie o raporcie BND, to bardzo ważna jej część, warto o to powiedzieć. Pierwsza duża część tej książki to obraz rosyjskiej propagandy wpływającej nie tylko na Polskę, o czym my w Polsce wiemy bardzo dobrze, ale pan opisuje sposób, w jaki Rosja i propaganda wpływa na Niemcy. Jaki jest powód? Dlaczego to się dzieje? Dlaczego jedna z najpotężniejszych gospodarek jest poddawana takiemu wpływowi i Rosja może kierować opinią publiczną w Niemczech w taki sposób? Jak to się dzieje? Jak to jest możliwe? Putin ma wielu kooperatorów, politycznych przyjaciół. Jeśli patrzy się na byłego kanclerza Schrödera, to jest demokrata, bardzo dobry dowód, bardzo wiele ekonomicznych powiązań pomiędzy wysokimi prezesami z firm z Rosją.
Jest wiele wpływów ekonomicznych w Niemczech, ale to jest tylko jedna część. Druga część. Niemcy były podzielone. Po upadku muru berlińskiego wielu ludzi mniej lub bardziej mile odnoszą się do Związku Sowieckiego aż do dzisiaj. To jeden z głównych powodów. Pozostałe to wirtualna wojna, którą pan Putin rozpoczął razem z początkiem wojny na Ukrainie. Ma to wielki wpływ w Niemczech. Jeśli mamy tą wojnę informacyjną i ludzi, którzy popierają pana Putina, z drugiej strony jego politykę, to jest wielki problem dla Niemiec. Z drugiej strony pisze pan również o biznesowych relacjach pomiędzy zachodnią Europą, Niemcami i Rosją. Czy te relacje ekonomiczne, z pańskim zdaniem, są powodem, dla którego sprawa smoleńska nigdy nie została naprawdę, nigdy nie była punktem odniesienia i punktem koncentracji dla świata Zachodu, dla polityków Europy? Nie, myślę, że to nie jest tego powodu. Powodem jest to, że nikt nie ma interesu w tej sprawie. Nie tylko prezydent Kaczyński, ale również wysocy generałowie, którzy byli na pokładzie samolotu. Nie byli kochani przez świat zachodu. Lech Kaczyński miał bardzo trudne relacje z Angelą Merkel i innymi zachodnimi rządami. Powód jest taki, że dziś trzeba to widzieć w kontekście zaufania pomiędzy Rosją a Zachodem w latach 2007-2009. Lech Kaczyński był antykomunistą, ale był również przeciwny Putinowi i krytykował go bardzo mocno. Wówczas to nie było bardzo wygodne dla świata Zachodu. Krytykowanie Putina nie było wówczas modne. To przeszkadzało w relacji pomiędzy Zachodem a Rosją. A to zmieniło się, kiedy rozpoczęła się inwazja na Ukrainę. Dlaczego pańskim zdaniem zmieniło się to po wojnie w Ukrainie, a nie po wojnie na Gruzji? Bo wówczas pan Saakaszwili z jednej strony był wspierany przez Stany Zjednoczone, a z drugiej strony miał bardzo złe relacje z panem Putinem. Więc wojna w Gruzji nie była aż tak ważna dla sprawy, dla zachodnich mediów niż sprawa na Ukrainie, niż sprawa smoleńska. Bo pan Saakaszwili z jednej strony miał kilka pozytywnych atrybutów, bo próbował Gruzję wciągnąć do środowisk zachodnich, a pan Kaczyński chciał być mniej lub bardziej narodowo niezależny i budować relacje również z państwami bałtyckimi, ze Stanami Zjednoczonymi. Tak mi się wydaje, to moje zdanie. I tak naprawdę nie ufał specjalnie krajom europejskim, zwłaszcza Niemcom. Relacja pomiędzy panem Kaczyńskim a panią Merkel była bardzo trudna. Jak z wojną ukraińską? Ponieważ Smoleńsk jest rozumiany na Zachodzie jako zwykły wypadek, a Ukraina i zestrzelenie MH17 był takim dzwoniącym dzwonkiem alarmowym dla zachodnich krajów. Czy myśli pan, że naprawdę nie rozumieli celów Władimira Putina po tym, jak powiedział, że upadek Związku Radzieckiego był największą geopolityczną katastrofą XX wieku? Nie rozumieli tego? Myślę, że zachodnie rządy, a zwłaszcza służby specjalne, bardzo dobrze wiedziały, jaki jest cel Władimira Putina. Wiedzą to. Problemem jest to, jaka powinna być reakcja przeciwko jego agresywnej polityce.
Ja pochodzę z pokolenia, które wie, jakie zagrożenie niesie z sobą wojna atomowa. Wy jesteście pokoleniem, które o tym nic nie wie. W latach 60., 70., 80. o tym było wiadomo. Jeden mały element konfliktu może wybuchnąć i spowodować wojnę nuklearną. Większość rządów zachodnich jest przerażona tym, że może się wydarzyć tego rodzaju wojna. Patrząc wstecz, jeśli samolot Lecha Kaczyńskiego został zestrzelony, to dzisiaj albo rok wcześniej w tej wysoce emocjonalnej politycznej sytuacji to mogłoby skończyć się w gorącym militarnym konflikcie, gdyby świat Zachodu wiedział albo nie wiedział, dlaczego samolot został zestrzelony i dlaczego katastrofa się zdarzyła. Jeśli państwo niszczy wrak, jeśli niszczy dowody, jeśli państwo rosyjskie próbuje podsłuchiwać rozmowy, jeśli próbuje prezydenta państwa NATO i generałów NATO zaangażować w tę sprawę, oni są zaangażowani jako ofiary w tę sprawę, to może być ostatni klucz do otwarcia realnego militarnego konfliktu, a nikt takiego konfliktu nie chce. Możemy być szantażowani przez Putina ze względu na jego moc atomową. Jeśli masz moc atomową, tak jak Putin, musisz próbować rozwiązać problem w sposób dyplomatyczny. Wspomniał pan w swojej książce i trudno jest nie myśleć o Katyniu i o tym politycznym aspekcie Katynia w kontekście Smoleńska. Pan pisze o tym w swojej książce również. O słowach Winstona Churchilla, które wypowiedział w latach 40. i o sprawie i o tym, co się przydarzyło generałowi Sikorskiemu, czy katastrofa samolotu generała Katyn, czy te rzeczy polityczne są podobne. Tak, myślę, że te sprawy są podobne, dlatego próbuję je pokazać i o nich mówię. Po to, aby niemieccy czytelnicy wiedzieli, że kłamstwo polityczne w Związku Sowieckim w sprawie Katynia i sposób, w jaki zachodnie państwa traktowały tę sprawę i próbowały wpłynąć na nią, zwłaszcza Niemcy po pakcie Ribbentrop-Mołotow. My mamy wiele problemów ze swoją historią ze względu na Polskę. Był tylko krótki okres, kiedy Gorbaczow ustanowił pierestrojkę, kiedy zmieniła się ta polityka rosyjsko-polska czy rosyjsko-europejska. Ale te drzwi zostały zamknięte po przejęciu władzy przez Władimira Putina i służby specjalne. To jest duży obrazek z dużego oddalenia polityki zachodniej, to jest jeden segment tej książki. Ale ta książka jest też pierwszym spojrzeniem na najnowszą polską historię po 10 kwietnia 2010 roku. Pan opisuje najważniejsze punkty w tej historii, ale zaczyna pan ze zdania, że pańskie poglądy polityczne są kompletnie odwrotne od poglądów politycznych Lecha Kaczyńskiego czy partii PiS. Dlaczego zatem zdecydował się pan opisać tę polityczną sprawę tak precyzyjnie? Główny powód jest taki, że staram się być niezależny. Znam kulturę i emocje polityczne tutaj w Polsce. Wiem, że jest bardzo trudno znaleźć prawdę i odcienie pomiędzy czarnym a białym, wszystkie odcienie szarości. I ten emocjonalny konflikt, ja go nie rozumiem. Naprawdę mam swój problem ze zrozumieniem tego. Bo to nie tylko emocje. To również klimat nienawiści pomiędzy różnymi poglądami i grupami ideologicznymi. Był pan mniej więcej, miał pan mniej więcej rację. Mój punkt polityczny widzenia na świat jest zupełnie inny. Ja patrzę inaczej na świat niż Lech Kaczyński, Jarosław Kaczyński czy PiS. Ja jestem socjaldemokratą. Jestem członkiem partii socjaldemokratycznej.
But for independent journalists, ale dla niezależnego dziennikarza make sense to, say he's right, he's left, to nie ma znaczenia, czy on jest prawicowy czy lewicowy. Ja po prostu chcę dowiedzieć się, jak wyglądała prawda z wszystkimi jej wewnętrznymi sprzecznościami, z wszystkimi różnymi kolorami. I to jest to, co staram się zrobić w książce. Tak, jest wiele pytań. To, co mówili pan Lasek czy wojskowi prokuratorzy? What are the scientists talking about, the reasons? To, o czym mówią naukowcy? Dlaczego nie ma dialogu pomiędzy naukowcami a prokuratorami, a tymi, którzy próbują oficjalnie ustalić prawdę? Jeśli patrzycie na ostatnie stwierdzenia prokuratorów wojskowych, na przykład w sprawie obecności generała Błasika w kokpicie, to zostało opublikowane na całym świecie. A nikt nie mówi o tym, jakie są efekty tego, co ustalił Instytut Zena w Krakowie. Że pana Błasika tam nie było. Dlaczego nikt o tym nie mówi? Dlaczego wojskowi prokuratorzy ciągle starają potwierdzić rosyjską wersję? Jeśli są stwierdzenia niezależnych badaczy, na przykład z Instytutu Zena, świetnie znanej instytucji badawczej, nikt nie mówi o tym, że zrobili błędy, albo czy zrobili błędy. Nikt tego nie, nikt o tym nie dyskutuje. So such correct translation of this what happens. Everybody must know that's a little bit unbelievable, more or less. Wszyscy muszą wiedzieć, że jest to w gruncie rzeczy mniej lub bardziej nie do uwierzenia, że tak się dzieje. Pisze pan dużo o tak zwanych samobójstwach związanych z tą sprawą. Tak. W tej sprawie było wiele dziwnych, czytałem o tym, wiele nazwisk, które miały popełnić samobójstwa. Jest w tym trochę spiskowej historii, ale pan o tym wspomina. Tak, wspominam o tych najważniejszych. W tym sensie to jest kluczowe, że przed Smoleńskiem i tuż po niej różni ludzie w pewien sposób powiązani ze sprawą smoleńską lub panem Kaczyńskim mieli albo wypadki, albo popełniali samobójstwa, ginęli. To było istotne, że to zdarzało się w tym czasie. Nie mam wytłumaczenia, dlaczego tak się działo. Jeśli nie masz dowodów, że nie było to samobójstwo, że ci ludzie zostali zamordowani, nie można o tym mówić. Zdecydował się pan również stawić do książki kilka istotnych zdań o polskich służbach specjalnych WSI, komunistycznych służbach specjalnych WSI. Czy myśli pan, że proces likwidacji WSI jest ważnym procesem z punktu widzenia książki Tajne akta S? Tak, jestem pewien, że są powiązania. Wpływy WSI, former intelligence people who belongs to this military secret intelligence service, they had in the economic affairs here, w sprawach gospodarczych, partly in medias also, w sprawach medialnych, more or less strong influence, especially in the past, posiadali te wpływy bez żadnych wątpliwości. If they are supporters from the jeśli są Russian intelligence service, FSB, jeśli wspierają ich ludzie z rosyjskich służb, z FSB, people who belongs to former łatwo jest znaleźć ludzi z WSI w związkach z ludźmi z FSB. Nikt w Niemczech o tym nie wie. Nikt w Niemczech nie wiedział o tej służbie specjalnej, jaką ona miała wpływ po 1989 roku na rzeczywistość w Polsce. Wielu ludzi pyta w Polsce, wielu ludzi w Polsce zadaje pytanie, czy przejęcie tak szybko Pałacu Prezydenckiego przez Bronisława Komorowskiego miało związek z tajnym raportem, aneksem do weryfikacji WSI. Trwa w tej chwili w Polsce wielki proces z prezydentem jako świadkiem. O tym pan również pisze w swojej książce, ale mainstreamowe media w Polsce nie traktują tego procesu poważnie. Myślę, że to jest duży problem mediów w Polsce, które mniej lub bardziej nie są wystarczająco krytyczne względem rządu.
let's say it's loud, sometimes czasami staram się tu być bardzo dyplomatyczny. Są po prostu głośnikiem rządu. Moim zdaniem dziennikarze, a zwłaszcza mainstreamowi dziennikarze, powinni być niezależni, a nie zależni od państwa i rządowej propagandy. Muszą krytykować każdą władzę. To nie działo się w przeszłości. Może to się zmieni w przyszłości, ale nie jestem tego pewien. Tu istnieje ta ściana nienawiści pomiędzy mediami, pomiędzy naukowcami, pomiędzy politykami. Jak tą żelazną kurtynę można opuścić tak, żeby mieć krytyczny dialog pomiędzy różnymi ważnymi politycznymi grupami i kulturami? To się musi zmienić, inaczej nigdy nie dowiecie się, co się stało w Smoleńsku. In this book you write that one of the prosecutors asked pan, że jeden z prokuratorów powiedział rodzinom ofiar, że pewnie myślicie, że jesteśmy, że działamy w interesie wielkiego rosyjskiego imperium i że pracujemy dla rosyjskiego imperium. My nie pracujemy, ale pamiętajcie, że Rosja jest imperium atomowym. Jak pan rozumie te słowa, które polski prokurator powiedział rodzinom ofiar wydarzenia w Smoleńsku? No, it's only one indication more. Jest jeszcze jedno wskazanie. Also independent prosecutors, niezależni prokuratorzy, also here, którzy również w tej sprawie działali. They know that if they find really out, or if oni wiedzą, że jeśli naprawdę dowiedzą się, że za tą sprawą, że kto tą sprawą próbuje manipulować, to może to być wielki problem polityczny z Rosją, a Rosja jest mocarstwem atomowym. Więc musimy być ostrożni. Więc najlepsze, co moglibyśmy zrobić, to nie dotykać tego kluczowego pytania. Bo jeśli ktoś naprawdę dowie się, że FSB lub ludzie za FSB są odpowiedzialni za zdarzenie, katastrofę samolotu pana Kaczyńskiego, to będzie to na poziomie europejskim wielki problem. One more time. I would like to, for the end of this discussion, go back. Jeszcze raz pod koniec chciałbym wrócić do cytowanego raportu BND. W tym raporcie, jak wynika z książki, jest specjalna jednostka FSB, która pracowała na Ukrainie, która zorganizowała ten zamach. Czy było tam coś więcej? Pokazał pan ten raport między innymi w telewizji Republika, do kamery. Czy powiedzieli coś więcej? Czy raport mówi coś więcej o sprawie, o sposobie, w jaki ten atak został przeprowadzony? Nie, tego nie było. To był bardzo dobry raport, ale nie odpowiedział na pytanie, w jaki dokładnie sposób te ładunki wybuchowe zostały wprowadzone na pokład samolotu. I nikt nie wie, i to jest to, o czym piszę również, w jaki sposób, jeśli były ładunki, w jaki sposób zostały odpalone, kiedy samolot przelatywał nad Smoleńskiem, w jaki sposób spowodowano ich wybuch, żeby zniszczyć maszynę. Nie mam odpowiedzi na to pytanie. Wierzę, że służby specjalne być może mają odpowiedź, ale odpowiedź na to pytanie może być znaleziona tylko w Smoleńsku. Czy spodziewa się pan kolejnych raportów BND po publikacji tej książki przecieków? Nie, nie spodziewam się. More or less in Germany, myślę, że w Niemczech, for BND, na BND, it's finished. Ta sprawa jest skończona. It's possible that the two different sources will jest możliwe, że te dwa źródła będą mówić więcej, ale to potrzebuje wsparcia z najwyższego poziomu BND. You finished writing this book in February. Skończył pan pisać tę książkę w lutym. Co pan myśli o tej sprawie dzisiaj, po opublikowaniu tych informacji? New points of view.
Odwiedza pan Polskę, ma pan jakiś nowy punkt widzenia? No, only what was the reaction in Germany? Jedynie reakcja w Niemczech. Because the reaction in Germany is very interesting. They jest bardzo interesująca. What the Russian government and the Polish government. Wiedzą tylko i wyłącznie rosyjskiemu i polskiemu rządowi. In the case of Smolensk, so the official reports. Więc oficjalny raport. Don't touch any nie dotykają other questions. Żadnych pytań związanych z tą sprawą. They don't quote. Nie cytują krytyki płynącej z dziwnych źródeł, nie tylko od ludzi zajmujących się spiskami, ale bardzo poważnych naukowców. Dlaczego? Naprawdę nie wiem, dlaczego są tak głupi w pewien sposób. Aby cytować tylko i wyłącznie oficjalne wersje. Może nie mają czasu, żeby się pogłębić. Nie wiem, nie znam rzeczy. To jest wielki problem w Niemczech. Aby znaleźć głosy ludzi, którzy mówią, proszę, zadawajcie te pytania. Dlaczego jest tak wiele zaprzeczeń, wewnętrznych sprzeczności? Dlaczego jest tak wiele manipulacji w tej sprawie? Może jesteś w stanie, może ktoś jest w stanie je wytłumaczyć, ale musimy to dyskusować. Ta sprawa musi zostać otwarta jeszcze raz z każdej możliwej strony, aby dowiedzieć się, co stało się w Smoleńsku. Pańskie najważniejsze pytanie dotyczące Smoleńska. Nie mam jednego pytania. Mam nadzieję, że w Polsce znajdziecie kulturę dialogu w związku z tą sprawą. Bo jest ta ściana pomiędzy różnymi ideologiami. Partnerami. Myślę, że ten dialog, który jest potrzebny w tej sprawie, na poziomie dziennikarzy, na poziomie polityków, na poziomie naukowców. To jest ważne. Ta polityka defamacji jest niemożliwa, nie powinna się zdarzać względem ludzi, którzy zadają pytania w sprawie Smoleńska. Ta polityka oczerniania ich, pytania dotyczące tego, jak to się stało, nie są rozwiązane. Jürgen Roth, dziękuję bardzo. Autor książki Tajne Akta S, zgodnie z obietnicą złożoną na naszej antenie po premierze książki Studio Telewizji Republika. Dziękuję bardzo. Owocowe galaretki pełne radości i soczystego nadzienia. Fresh and fruity. Teraz także kwaśne. Radość wyzwala. Kartę klubu Telewizji Republika można kupić w większości punktów sprzedaży Garmont Press, a także w placówkach Poczty Polskiej. Kupując kartę Telewizji Republika, wspierasz budowę wolnych mediów w Polsce. www.telewizjarepublika.ukośnik/karta. Więcej chrupania, więcej zabawy! Pięć różnych kształtów, pięć pysznych smaków! Juhu! Citos, rodzinna paka! Impreza według moich dziadków. Impreza według mnie.